Pompejański, najbardziej reprezentacyjny siali Belwederu. Ich prywatna rozmowa trwała ponad 30 minut. Jak poinformowano w komunikacie, dotyczyła między innymi historii miejsca, w którym odbywało się spotkanie, a także obszarów działalności, w które angażują się obie pierwsze damy. Panie prezydentowe rozmawiały o edukacji, ekspansji mediów społecznościowych i nowych technologii, a także o ich wpływie na rozwój młodzieży. Na zakończenie Melania Trump i Agata Kornhauser-Duda rozmawiały o Słowenii, kraju, w którym urodziła się amerykańska pierwsza dama, a który w marcu tego roku odwiedziła para prezydencka. Po rozmowie w Belwederze małżonki prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych udały się do Centrum Nauki Kopernik. Pierwsze damy oglądały eksponaty i uczestniczyły we wspólnych zajęciach z dziećmi w popularnej majsterni jednej z pracowni centrum. Szef placówki Robert Firmhofer, który oprowadzał prezydentowe, relacjonował dziennikarzom, że obie pierwsze damy były pod wrażeniem centrum. Cały czas uśmiechnięte, z dużym zainteresowaniem obserwowały te aktywności. Widać było, że nie spotkały się z tak kreatywnym sposobem uczenia się, kodowania i kontaktu z nowymi technologiami. Chyba nie tylko kontuacyjnie powiedziały, że z przyjemnością spędziły więcej czasu. Pani Melania Trump powiedziała, że jej 11-letni syn byłby zachwycony, gdyby mógł odwiedzić to miejsce, spędzić tutaj więcej czasu, więc żałuję, że nie zabrała go ze sobą. Pokazaliśmy na przykład aktywności związane z tak zwaną światową orkiestrą. Przy pomocy prostego urządzenia Make It można najpierw zaprogramować, a potem uruchomić taki program, dzięki któremu możemy grać, dotykając roślin. A dzieci były pod wrażeniem kwiatowej orkiestry i pierwszych dam, podobnie rodzice. Bardzo, to Melania była. Były osoby, które oddawały dźwięki różnych instrumentów. Pani Melania Trump kroiła cebulę. Płaczącą cebulę. I sama też płakała? Nie, tylko cebula. Nie chcą się oderwać w ogóle od eksperymentów, więc widać, że ta edukacja i ta zabawa ich tutaj pochłonęła. Na pewno wspomnienia będą, na pewno będziemy szukać siebie w internecie, także to na pewno było i dla nas, i dla nich bardzo dużym przeżyciem. Małżonki prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych otrzymały też upominki wykonane na drukarce 3D, a dzieci plecaki z podarunkami od amerykańskiej prezydentowej. Takie kostki, które właśnie daliśmy pani prezydentowej Dudzie. Pani Melania dostała takiego buta, taki szpilek różowy, zbudowany właśnie na drukarce 3D. Dostaliśmy plecaki i koszyki, jeszcze taki długopis, jeszcze takie jakieś łamigłówki, puzzle. Za gorące przyjęcie w Warszawie Melania Trump dziękowała polskiej parze prezydenckiej i Polakom na Placu Krasińskich przed wystąpieniem swojego męża. Hello Poland! Witaj Polsko. Bardzo dziękuję. Mój mąż i ja jesteśmy bardzo zadowoleni z odwiedzin w waszym pięknym kraju. Chcę podziękować panu prezydentowi i pani Dudzie za ich ciepłe przyjęcie oraz gościnność. Raz jeszcze dziękuję za to ciepłe przyjęcie w waszym niezwykle wyjątkowym kraju. Wasza dobroć i gościnność nie zostaną zapomniane. Przyznawała też, że spędziła piękne chwile w Centrum Nauki Kopernik. And found it not only informative, but thoughtful. Ono jest nie tylko ciekawe, ale inspiruje do rozmyślań, zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi. Dziękuję wszystkim tym, którzy umożliwili nam odbycie wycieczki, szczególnie dzieciom. Especially the children. Spotkanie pierwszych dam Melanie Trump i Agaty Kornhauser-Dudy cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów, zwłaszcza fotoreporterów z Polski i Stanów Zjednoczonych. Materiał przygotowała Dorota Piotrowska, a wczoraj na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie odbył się polsko-amerykański piknik wojskowy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało go w związku z przylotem do Polski prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W trakcie pikniku przemawiał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz i zastępca ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce John Lowe. Na miejscu generał brygady melduje wojskową asystę honorową gotowości do uroczystego rozpoczęcia pikniku. Zawsze blisko, razem bezpiecznie. A nad koroną Stadionu Narodowego jako rozpoczęcie pikniku pojawią się wielozadaniowe F-16 Jastrząb. Witam was w ten szczególny dla Polaków, dla Polski, dla całej Europy dzień. Dzień piękny, w którym sojusz polsko-amerykański został umocniony jak nigdy w ciągu ostatnich
200 lat. Ten dzień przejdzie do historii Polski. Warto było czekać te dziesiątki lat, żeby doczekać tego momentu, że nie tylko wojska sojusznicze i amerykańskie stoją na terytorium Polski, ale spełnia się to wielkie także nie tylko cywilizacyjne, ale i geopolityczne marzenie Polski. Chciałbym tylko po imieniu ambasady Stanów Zjednoczonych, po imieniu amerykańskiego rządu podziękować ministerstwom. To był wielki dzień. Jeśli chodzi o sojusz między Ameryką i Polską, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo wielki dzień i dziękujemy. O Panie, ojcość! Piknik jest wspaniałą okazją do poznania żołnierzy amerykańskich, którzy służą w Polsce. Rzecznik Ministra Obrony Narodowej, major Anna Pędzioł-Wójtowicz. Porozmawianie również z żołnierzami polskimi. Każde stanowisko przygotowała inna jednostka wojskowa. Mamy tutaj czołgi, leopard, sprzęt armii amerykańskiej. Do każdego można podejść i zobaczyć, jak na co dzień wygląda to życie żołnierskie. Mamy sprzęt MATV MRAP. Jest to opancerzone auto, typowo patrolowy samochód amerykańskiej produkcji. Posiadamy 45 pojazdów. I tutaj na tym pikniku cieszy się popularnością. Jak widać, bardzo duże zainteresowanie jest każdego typu pojazdu, także nasz tutaj się charakteryzuje kolorem, ma kolor piaskowy i tutaj chyba też przyciąga ludzi. Jak ci się podoba tutaj? Co ciekawego widziałeś? Chodziłem na czołg, patrzyłem z góry i fajnie wszystko widać. Chciałbym mieć taki czołgiem. Służyłem w czołgach, to troszkę się interesuje tymi sprawami. Takiego sprzętu jak jest dziś, to nie było za moich czasów. Mówię, że ogólnie bardzo się podoba. Takimi wojskowymi rzeczami to zafascynowany jestem. Podobno tutaj jak się poczeka chwilę, to można postrzelać. Dzieciaki są zachwycone. Co im się najbardziej tutaj podoba? Starszych do każdego czołgu chodzi, a młodszy za nim. Obaj, tylko żeby zobaczyć i dotknąć czołgu. Sprzęt, który możemy zobaczyć tutaj na naszym stanowisku, jest to akurat najnowszy sprzęt. Pierwszy to jest wóz bojowy, pancerny. Jest on wykorzystywany przez żołnierzy z oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Warszawie. Kolejny sprzęt to jest symulator dochowania. Odzwierciedla faktyczne warunki, co się może zadziać podczas wypadku. Co na waszym stanowisku cieszy się największą popularnością wśród odwiedzających? No nie ukrywam, że największą popularnością cieszy się symulator dachowania. Mogą go używać tylko osoby powyżej 18 roku życia, czego często nie mogą dzieci zrozumieć, bo bardzo by chciały, no ale niestety warunki bezpieczeństwa są takie, a nie inne. I również motocykle cieszą się tutaj sporym zainteresowaniem. Jest pan po symulatorze dachowania. Jak wrażenia? Przećwiczyłem to. Sam czasami jeżdżę bez pasku. Już tego nie będę robił, bo w tej chwili dopiero to było dowodem, jak pomagają pasy właśnie w takiej sytuacji. Na miejscu była reporterka Polskiego Radia 24, Olga Bobienko. Tylko bądź świadkiem wiary. Reklama. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki mutujące Riboston. Riboston dostarcza elektrolity, sód, potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riboston zawiera cholinę, która pomaga Riposto. To prawdziwa riposta na kaca. Po reklamie. I tylko o to się troszczyli. Autopromocja. By tak było. Każdy piątek o 11.15 na antenie Polskiego Radia 24 rozmawiamy o najważniejszych dla każdego z nas aktualnych sprawach społecznych i gospodarczych. O pracy, emeryturach, podatkach, problemach służby zdrowia czy sprawach konsumenckich. Anna Grabowska. Zapraszam. Matko niepokalana. Mario zawsze dziewicą. Autopromocja. Jesteś nadzieją naszą. Amen. To Polskie Radio 24. Zbliża się godzina 7. Czas na informacje dnia. Gaz z USA to dla Polski dobry interes, przekonuje wicepremier Morawiecki. Jego słowa na początek. W informacjach także Hamburg i początek szczytu G20, spotkania przywódców najważniejszych gospodarek świata. Na koniec pytanie o wiarygodność kredytową Polski. Dziś możemy poznać decyzję agencji Fitch w sprawie naszego ratingu. Aleksandra Kozera.
zapraszam. Nie tylko polityka, ale także gospodarka. W informacjach na początek dostawy amerykańskiego gazu do Polski, które były jednym z tematów rozmów prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w Warszawie. Polski prezydent wyraził nadzieję, że niedługo zostanie zawarty długoterminowy kontrakt na dostawę gazu LNG i w ten sposób zdywersyfikowane zostaną dostawy do naszego kraju. To dobry interes, mówił w TVP Info minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, komentując możliwość utworzenia w Polsce centrum dystrybucji gazu dostarczanego z USA. Wicepremier podkreślił, że najgorszym w przypadku zakupu tak strategicznego surowca, jakim jest gaz, jest dyktat cenowy monopolisty. My właśnie takiemu dyktatowi, takiemu szantażowi musieliśmy ulegać niejednokrotnie i dzisiaj cały czas płacimy za gaz drożej niż Niemcy poprzez ten gazociąg do Norwegii, przez rozbudowę terminala LNG, ale również rozbudowę interkonektorów na południe Europy. Chcemy rzeczywiście zbudować takie gazowe trójmorze, gazowy hub i dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi mamy szansę być nie tylko niezależni gazowo od Rosji, ale również pomóc Ukrainie i być hubem, czyli centralą dystrybucji gazu za 5-10 lat dla Europy Centralnej. Andrzej Duda mówił wczoraj, że najważniejsze jest zielone światło do tego, aby Polska kupowała gaz skroplony od Stanów Zjednoczonych. Liczę na to, że po odpowiednich negocjacjach, które wiem, iż już się toczą, długoterminowy kontrakt gazowy na dostawy gazu skroplonego z USA do naszego gazoportu w Świnoujściu zostanie zawarty, przekonywał prezydent. Przed nami kolejne kwestie gospodarcze, tym razem na linii Polska-Chorwacja. Dziś cztery firmy z obu krajów podpiszą w Warszawie umowy o współpracy. Ma to być pierwszy efekt tak zwanej inicjatywy Trójmorza. Podpisy zostaną złożone w obecności prezydentów Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarowicz. Szczegóły zdradza szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Logistyka kolejowa, morska, Polskie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i żeglugi z odpowiednikiem chorwackim, tak żeby właśnie dać przykład tego, w jaki sposób w praktyce możemy to Trójmorze zrealizować. Przypomnijmy, inicjatywa Trójmorza to grupa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym m.in. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja i Rumunia. Mają one działać na rzecz tworzenia nowych połączeń. Chodzi tu przede wszystkim o połączenia transportowe na lądzie i przez morze, a także o współpracę gospodarczą. Dzięki temu region, który przez lata był zapóźniony z powodu komunizmu, miałby szansę stać się konkurencyjny w stosunku do Europy Zachodniej. Dziś w Hamburgu początek dwudniowego szczytu G20 z udziałem przywódców najważniejszych gospodarek świata. Dyskusja ma dotyczyć m.in. konfliktów na świecie i polityki klimatycznej. Liderzy Unii Europejskiej i Japonii przylecieli na szczyt z uzgodnioną umową handlową. Bruksela i Tokio przyspieszyły negocjacje, by jeszcze przed szczytem G20 ogłosić porozumienie w sprawie zbliżenia obu gospodarek, mówił premier Japonii Shinzo Abe. Unia Europejska i Japonia jadą z przesłaniem wolnego handlu wbrew protekcjonistycznym tendencjom. To aluzja do działań prezydenta Donalda Trumpa, który jest przeciwny liberalizacji handlu. Tak komentował to szef komisji Jean-Claude Juncker. Zamykanie się nie jest dobre ani dla biznesu, ani dla światowej gospodarki, ani dla pracowników. A szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział, że na szczycie spyta amerykańskiego prezydenta o stanowisko w sprawie przemytu ludzi do Europy z Libii. Europa zaproponuje ostre sankcje ze strony Narodów Zjednoczonych wobec wszystkich, którzy mają związek z przemycaniem nielegalnych migrantów na terenie Libii. Chiny i Rosja już poinformowały, że będą przeciwne. Stany Zjednoczone, jak mówi szef Rady, na razie milczą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec, zgodnie z zapowiedzią, pytanie o wiarygodność kredytową Polski. Dziś możemy poznać decyzję agencji Fitch w sprawie ratingu naszego kraju. Szczegóły zna Karol Tokarczyk. Nie każdy inwestor ma czas na analizę sytuacji gospodarczej danego kraju. Dzięki ratingowi osoby, które chcą zainwestować swój kapitał, mogą ocenić, czy i na jaki procent pożyczyć swoje pieniądze ocenianemu krajowi. Rating pokazuje też ryzyko bankructwa gospodarki. Po raz ostatni agencja Fitch oceniała Polskę w styczniu tego roku. Wówczas przyznała ocenę A- z perspektywą stabilną. Oznacza to, że polski dług jest dla inwestorów relatywnie bezpieczny. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W czerwcu agencja Fitch podniosła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2017 roku. Eksperci ocenili, że polska gospodarka urośnie w tym roku o 3,3%. I czas na prognozę pogody na krańcu.
granicach wschodnich i południowych o poranku słonecznie, ale chłodno 8-9 stopni. Na północy i w centrum 11, na zachodzie do 15 stopni. W ciągu dnia od zachodu wzrost zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie do końca dnia bez opadów i burz. Temperatura od 20-22 stopni na krańcach północnych do 27 stopni na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Witam Państwa, ja się nazywam Sławek Jastrzębowski, a łączymy się z Wojciechem Cegielskim. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. Wojtku, czy podniosło Cię na duchu wczorajsze przemówienie Donalda Trumpa? No, pytanie, czy Państwo podniosło na duchu? Ja jestem podniesiony, jak najbardziej jestem podniesiony. Pytanie, czy Polaków podniosło? Na pewno podniosło tych, którzy byli na Placu Krasińskich. Myśmy wraz z innymi dziennikarzami, fotoreporterami stali na takiej zwierzce prasowej naprzeciwko jakby Donalda Trumpa, za tym sektorem, gdzie siedziały VIP-y, a jak słuchałem tego przemówienia, jak patrzyłem swoją lewą stronę wtedy na tą trybunę, gdzie były zgromadzone osoby, już nie VIP-y, bo to no, dla nich tak naprawdę było to przemówienie, no to tam rzeczywiście było bardzo dużo takich reakcji, bardzo głośnych i bardzo pozytywnie nastawionych, jeśli chodzi o treść tego przemówienia. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, to skandowanie na pewno musiało mu się podobać. To tak, zresztą Donald Trump lubi takie rzeczy, kto je widać było na tyle, na ile, przynajmniej na tyle, na ile zdążyliśmy się już jakoś obyć z tym Donaldem Trumpem przemawiającym, tym publicznym, że też jakby no, był na fali, słysząc i widząc to, co miał po swojej prawej z kolei stronie, właśnie wśród publiczności, bo rzeczywiście było przerywanie brawami, oklaskami, zwłaszcza wtedy, kiedy padały słowa o silnej Polsce, kiedy padały słowa o tym polskim charakterze narodowym, który sprawia, że Polacy się nie poddają mimo przeciwności historycznych. Tak, tam było rzeczywiście sporo takich bardzo pozytywnych emocji. Zresztą potem, pod koniec... A byliście zaskoczeni Melanią Trump? Tak. Możemy się powiedzieć tego nie to chodzi. To i świat się pyta, ale o co chodzi, co się zdarzyło? Wszystkie protokoły zostały złamane. To znaczy, czy protokół został złamany? Chyba nie. Natomiast rzeczywiście zapowiedzi były inne. Myśmy oczywiście, jak wszyscy dziennikarze, starali się wydobyć od dyplomatów, urzędników, to jak będzie wyglądało to przemówienie. Mnie się udało mieć takich kilka głównych test tego przemówienia. Właśnie głównie o tych wartościach, o obronie wartości Europy Zachodniej jeszcze przed tym przemówieniem. Natomiast nikt nie mówił, że najpierw przemówi Melania. Zresztą nie było czasu, bo zaraz potem cała delegacja już jechała na lotnisko, amerykańska delegacja, więc nie było czasu się tam zapytać osób z Białego Domu, ale jest podejrzenie, że to, że wystąpiła Melania, było decyzją na ostatnich minut, to znaczy... Ale Melania nie planował. Może. To jest podanieczne. Tak, że to zostało zaplanowane dosłownie w ostatnim momencie. Zresztą zobaczmy nawet na ten plan przemówienia. Donald Trump miał przyjechać na 13. Miała być ta ceremonia złożenia wieńców przed pomnikiem. Potem 13.10 przemówienie. 13.35 wyjazd. To było rozpisane w oficjalnym programie, który dostaliśmy. Tymczasem przemówienie już zaczęło się z opóźnieniem. 13.15 i trwało nie 25 minut, a jak spojrzałem na całe swoje nagranie, 37. No więc tam rzeczywiście było trochę elementów takich, nazwijmy to, spontanicznych, nieplanowanych. W tym sensie, że nawet przemówienie, w końcu kto jak to, ale Amerykanie potrafią robić takie rzeczy, organizować takie przemówienie i osoby, które pisały to przemówienie Donaldowi Trumpowi, nie macie Państwo wątpliwości, że wyliczyły też, że to przemówienie powinno trwać 25 minut, trwało 37. To znaczy, że Donald Trump troszeczkę improwizował, bo troszeczkę dodawał od siebie. Tak, trochę dodawał, nie dużo, ale dodawał. To są te takie wtrącenia Donalda Trumpa, który znamy jeszcze z
z czasów kampanii wyborczej, potem z pierwszych przemówień, kiedy on na przykład mówi z kart, z prompterów, takich dwóch niewidocznych przeźroczystych prompterów, które my dziennikarze widzimy, ale w transmisji telewizyjnej nie zawsze to widać, bo to o to chodzi. I on w pewnym momencie dodawał, kiedy mówił na przykład o, no, choćby o upadku wartości, to dodawał frazę depending, czyli to zła rzecz, na przykład tego typu rzeczy. Oczywiście jeszcze Donald Trump przerywał, bo oklaski, bo prawa, więc to pewnie trochę też wydłużyło, ale była część taka spontaniczna, dodawana od siebie, choć nie aż tak duża, jak można by się było spodziewać. Zachód musi bronić swojej cywilizacji, swoich wartości. Ja odczytałem te słowa Donalda Trumpa, pewnie nie tylko ja, jako taką przeciwwagę dla tego, co dzieje się w tej chwili w Europie Zachodniej, chociażby jeżeli chodzi o sprawę uchodźców. Tak, to nie zostało powiedziane wprost, ale było dość oczywiste. Tam był taki moment, że Trump mówił o tym, że jesteśmy otwarci na tych, którzy szanują nasze wartości, kochają naszych ludzi, ale granice pozostaną zamknięte na tych, którzy mają inne wartości. I to było oczywiste wręcz odniesienie do uchodźców. Zresztą wiemy, że Donald Trump, podobnie jak polskie władze, są w tej kwestii, mają w tej kwestii pogląd taki, że uchodźców raczej przyjmować nie należy, bo to szkodzi bezpieczeństwu państwa, więc tutaj Donald Trump, zresztą jak w wielu innych miejscach, miał bardzo zbieżne poglądy z rządem Prawa i Sprawiedliwości i umówmy się z większością ludzi, którzy słuchali go na Placu Krasińskich w Warszawie również. To w tym przemówieniu zresztą pojawiały się kilka takich wątków, które wprost nie zostały powiedziane, ale było oczywiste, o co chodzi. Właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli pozostajemy otwarci na obywateli, którzy kochają nasze wartości i kochają naszych ludzi, ale nasze granice pozostaną zamknięte na terroryzm. Ta obrona wartości zresztą to według Donalda Trumpa także wzmocnienie gospodarek i wzmocnienie obronności wojska po to, żeby silne armie, silne służby mogły również zapobiegać ewentualnym aktom terroru. Niełatwo mi wyobrazić sobie europejskiego przywódcę, który występując przed milionami słuchaczy, widzów, chcemy rzeczywiście to było też od niej, to były też słowa, które nie padają dość często. Zwróćmy uwagę, że Donald Trump jest protestantem. Jak to są pieśni radosne, to ja bym się w głowę puknęła, bo on jak śpiewa to żebrze. Łuka, lamentuje, gdzie to... Do religii katolickiej, bo jednak sam Donald Trump, no i oczywiście chrześcijaństwo jest mu bliskie, gdyż sam przyznaje, że jest chrześcijaninem, no ale jednak znajmy wszystkie różnice. Ale rzeczywiście takich odniesień było mało. Zresztą no w ogóle to nie jest polityk, który jest, to jest polityk niestandardowy, polityk, który mówi niekoniecznie to wszystko, co mówią politycy na przykład Europy Zachodniej. Natomiast ten Bóg, o którym powiedziałeś, on był wpisany też oczywiście w polską historię. Był wpisany w rok 1979 w Plac Piłsudu i spotkanie Polaków z świeżo jeszcze wtedy nie było wybranym papieżem Janem Pawłem II. Pierwsze wtedy. Tak, pierwsze polskie. No i te słynne słowa: niech wstąpi duch twój i odnowi ziemię na Placu Piłsudskiego, chociaż akurat w przemówieniu Donalda Trumpa te słowa nie padły, no ale znowu było to oczywiste odniesienie, wpisane w kontekst tej również walki z komunizmem. Donald Trump powiedział zaraz potem coś takiego, że wiele osób wiedziało już wkrótce, że komunizm się rozpada. Coś takiego padło w tym przemówieniu. Przyznam, że bardzo krzepiące słowa usłyszałem od Donalda Trumpa. Pozwolę sobie zacytować kilka jego zdań. Macie ducha nie do złamania. Straciliście ziemię, ale nigdy nie straciliście dumy. W Polakach widzimy duszę Europy. Jesteście wielcy, bo wasz duch jest mocny. To są wspaniałe słowa. Szkoda, że tak rzadko słyszymy od własnych polityków. No, podobno najciemniej pod latarnią. Natomiast rzeczywiście
trzeba przyznać, że Amerykanie potrafią robić takie rzeczy. A to jest kurtuazja? To była tylko kurtuazja? Czy też było to na przykład pokazanie Francuzom, Niemcom przede wszystkim, że słuchajcie, tutaj jest wielki naród obok was, na który my stawiamy, my Amerykanie? Znaczy, myślę, że jedno i drugie. Z jednej strony tak, jakby patrząc na to, jak wygląda amerykańska mentalność, jak wygląda amerykański też sposób bycia, bo to nie jest tylko kwestia Donalda Trumpa, to Amerykanie, takie słowa nie są tylko i wyłącznie dla Amerykanów, co nam się czasami może wydawać, takie poklepywanie po plecach, takie mówienie o tym, jacy jesteście fajni, a robimy co innego, to jest też element grzeczności, dobrego wychowania, żeby takie rzeczy mówić. To jest też ważne. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest też przeciwwaga dla Europy Zachodniej. Donald Trump z politykami Europy Zachodniej niespecjalnie się lubi i to przemówienie można było odnieść wrażenie. Tak, było przemówieniem do Amerykanów i do Polaków. Zresztą, bądźmy uczciwi, Donald Trump poleciał na szczyt G20, na szczycie G20 ma spotkać się z Władimirem Putinem i to jest najważniejszy punkt tej jego wizyty w Europie, nie Polska, też miejmy tę świadomość. Nawet patrząc na to, jak oczywiście Donald Trump przyjechał z dziennikarzami z całych Stanów Zjednoczonych do Polski na wizytę Donalda Trumpa, również przyjechali dziennikarze z całego świata, ale kiedy się rozmawiało z poszczególnymi redakcjami, również ja jak rozmawiałem ze swoimi kolegami z różnych innych krajów, to oni też mówili, że jednak mimo wszystko ta wizyta w Polsce jest przygrywką Donalda Trumpa dopiero do spotkania z Władimirem Putinem. To tam oczy wszystkich będą zwrócone. A więc to, o czym powiedziałem, że Amerykanie też potrafią to robić. Amerykanie... Donald Trump w ten sposób ustawiał sobie niejako Rosję i Władimira Putina, mówiąc, że słuchajcie, destabilizujecie sytuację na Ukrainie, wspieracie reżimy takie jak w Syrii. Czy to było takie zaganianie do narożnika? Być może, bo rzeczywiście to spotkanie z Władimirem Putinem będzie chyba najtrudniejszą rozmową od czasu początku prezydentury Donalda Trumpa. Ta rozmowa pierwsza twarzą w twarz, więc też tak wiele osób to odczytało, że to jest próba takiego ustawienia tej rozmowy, czy próba, która będzie udana. No, Władimir Putin z niejednego pieca więc oczywiście... Teraz w ogóle mówienie o tym, czy ta rozmowa została ustawiona, czy Donald Trump jest na takiej dobrej pozycji, to jest kompletnie wróżenie z fusów. No ale na pewno to było coś takiego. Ale pamiętajmy też, że Amerykanie potrafią, cały sztab ludzi, który nie tylko pisał to przemówienie, ale też zastanawiał się, jak to przemówienie ma wyglądać, no bo... Też miejmy tę świadomość, że to nie jest tylko i wyłącznie Donald Trump, to jest cała machina administracyjna. Oni też wiedzieli, do kogo to przemówienie ma być. Oni wiedzieli, że Europy Zachodniej tym przemówieniem nie podbiją, w związku z czym to było przemówienie do zwolenników Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Telewizje amerykańskie transmitowały to przemówienie na żywo albo emitowały w zależności od telewizji, ale z małym opóźnieniem. No i przemówienie do Polaków. Stąd tyle odniesień do historii. Z tych 37 minut 20 mniej więcej, policzyłem, to jest odniesienie do polskiej historii. Pamiętamy... Nawet jeżeli Trump nauczył się tej polskiej historii wczoraj czy przedwczoraj, to zrobił dobrą robotę. Tak, no niewątpliwie... Dobrych nauczycieli. Niewątpliwie ten, kto pisał przemówienie w tej części Polski historycznej, rzeczywiście musiał sporo wiedzieć o polskiej historii. Mówi się nawet o tym, że część tego przemówienia napisali polscy historycy. Czy tak było, tego do końca nie wiemy, no ale jest to rzeczywiście bardzo prawdopodobne. I ostatnie pytanie. Sporo środowisk próbowało zdeprecjonować wizytę Donalda Trumpa jeszcze przed nią. Mówić o jakichś paciorkach, że przyjeżdża tutaj, że tylko powie parę miłych słów, że to w ogóle nie ma znaczenia. Udało się? Powiem tak, zobaczymy za kilka miesięcy. Znaczy, zobaczymy przede wszystkim już dzisiaj w czasie rozmowy z Władimirem Putinem, bo no, ale czy tego też nie można uciec. Ta wizyta na pewno była ważna, no bo
cokolwiek, czy będziemy rozmawiać z przeciwnikami Donalda Trumpa, czy ze zwolennikami Donalda Trumpa, czy z przeciwnikami polskiego rządu, czy ze zwolennikami polskiego rządu, to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, najbardziej wpływowy polityk świata, w związku z czym sam fakt jego przyjazdu, niezależnie kto by tu prezydentem był, czy to jest Barack Obama, czy to jest właśnie Donald Trump, czy to był George W. Bush, jest bardzo znaczący dla Polski. Ale jeśli chodzi o konkrety, czyli na przykład czy kwestie, o których poza przemówieniem była mowa na szczycie Trójmorza, że jest zielone światło dla dalszego handlu na przykład amerykańskim gazem, czy kwestia właśnie Rosji w kontekście tym naszym polskim, no to po owocach ich poznacie. Dziękuję bardzo, rozmawialiśmy z Wojciechem Cegielskim. Przegląd prasy. A my oglądamy czołówki polskich gazet. Polska w objęciach Donalda Trumpa. To jest Rzeczpospolita, pierwsza strona. Polityka, hołd dla heroicznej historii naszego kraju. Prezydent USA przeplatał w Warszawie z bieżącymi interesami. Analiza Michała Kolanko. Gazeta Polska, Donald Trump. Polska jest duszą Europy. Piękne zdjęcie, na którym Donald Trump podnosi swoją prawą rękę w geście pozdrowienia. Polska The Times, Donald Trump, Ameryka kocha Polskę. I to jest chyba najczęstszy tytuł. On się pojawia w kilku jeszcze różnych pierwszych stronach. Dziennik Gazeta Prawna, też oczywiście Donald Trump z tytułem Złoto Usty. To między innymi o tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy z Wojciechem Cegielskim. Super Express, amerykański prezydent przez prawie godzinę chwalił nasz kraj i zapewniał, że USA będą nas chroniły. Tytuł Ameryka kocha Polskę. Nasz dziennik z wielkim tytułem Chcemy Boga. Wszystkie pierwsze strony naszych gazet poświęcone są wizycie Donalda Trumpa. Między innymi gazety cytują Beatę Szydło. Jestem dumna jako Polka, jako polski premier, jako Polka. Jestem dumna z tego, że przeżywamy takie chwile. Jestem dumna z tego, że Polska rozwija się tak świetnie, że rząd, którym mam zaszczyt kierować, prowadzi polskie sprawy w dobrym kierunku. To, że dzisiaj Donald Trump tutaj na tle pomnika powstańców warszawskich występował, był razem z nami, dowodzi, że Polska jest państwem ważnym. Polska jest państwem, z którym trzeba się liczyć i Polska jest państwem, które jest gwarantem światowego pokoju, bezpieczeństwa. Szybko się rozwija. Polska jest państwem, które gwarantuje swoim obywatelom jak najwyższe standardy życia i chce z innymi współpracować po to, żebyśmy właśnie budowali pokój na świecie. Obok komentarz Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, władze mogą czuć satysfakcję. Opozycja trochę się pogubiła, nie wiedząc jak traktować wizytę Donalda Trumpa. To dla niej trudny moment, bo to bezdyskusyjny sukces dyplomatyczny. Przyjeżdża prezydent najpotężniejszego państwa na świecie i mówi fajne rzeczy o Polsce i o rządzących. Nie dziwię się, że władze w Polsce mogą odczuwać satysfakcję. Ważne były słowa o artykule 5. To wyraźny postęp w porównaniu z wcześniejszymi deklaracjami. Także słowa pozytywne o Polsce jako część wspólnoty Zachodu pokazują, że prezydent Trump odrobił lekcję z tej najnowszej historii w sposób, który nas może tylko cieszyć. Tytuł nasi żołnierze fajne, że się mówią o Polsce. Super Ekspresu, słowa Donalda Trumpa. Kluczowe gwarancje NATO. Jan Olszewski, premier Rzeczpospolitej w latach 1991-1992. Donald Trump odrobił lekcję z historii Polski. Zaprezentowana wiedza w porównaniu z Barackiem Obamą na pewno go wyróżnia. Obama zaliczył gafę, mówiąc o polskich obozach koncentracyjnych. Obecny prezydent USA doskonale opisał historię, w tym powstanie warszawskie. Wskazał na rzadko, nawet przez polskich historyków, podnoszony wątek obrony fragmentu Alei Jerozolimskiej, który faktycznie został utrzymany przez 63 dni do końca powstania. I prezydent USA ten wątek połączył z ideą konieczności obrony cywilizacji Zachodu. Jeśli chodzi o Rosję, to on był dość łagodny. Padła deklaracja o możliwej współpracy. Jednocześnie jednak prezydent wyraźnie zakreślił nieprzekraczalną granicę, jaką jest bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Komentarz Włodzimierza Cimoszewicza do wizyty Donalda Trumpa. Od poklepywania zabolały plecy. Jestem ogromnie rozczarowany przemówieniem Donalda Trumpa, mówi Włodzimierz Cimoszewicz, były premier i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przez 3/4 wystąpienia gadził nam ponad normy kurtuazji.
pewnie ludzie, którzy nie zachowują dystansu do tego typu wydarzeń, mogą być zachwyceni. Trump dobrze mówi o Polsce, teraz przejdźmy jeszcze do, a Żydzi i tamtą się kają. Rzeczpospolitej. Trzy komentarze pod trzema różnymi tytułami. Super, sukces dyplomacji. Trzeba wybierać, nie. Merkel czy Trump. Michał Szułdrzyński, amerykański prezent dla PiS. I Krzysztof Adam Kowalczyk, udana podróż biznesowa. Fragment amerykański prezydent dla PiS. Z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości trudno wyobrazić sobie lepsze przemówienie Donalda Trumpa. Niemal wszystko, co powiedział prezydent USA, było miłe dla partii rządzącej, ale też szerzej dla polskiej prawicy. Odwoływanie się do wartości, do patriotyzmu, walki o wolności, niepodległość czy wiary w Boga świadczyło o tym, że Trump wiedział, jakie są klucze do serc polskiego konserwatywnego społeczeństwa. Reklama. Krzysiu, nie skacz! Maciuś teraz płynie! Marysiu! Oddaj Kasi materac! Coś zapewnia spokój na wakacjach. Przed podróżą zajrzyj do serwisu Toyoty na sprawdzian bezpieczeństwa za 45 zł. A oryginalne kasy hamulcowe wymieni już od 299 zł. Szczegóły promocji u dealerów. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Walnie od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux, klasa energetyczna A+, za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Z przebarwieniami ci nie do twarzy. Możesz coś z tym zrobić, zanim się pojawią. Przebarwienia mogą powstawać w głębokich warstwach skóry, szczególnie pod wpływem słońca. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotecton. Składniki tabletek Labotec nie tylko rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, ale także chronią ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, zapobiegając powstawaniu nowych przebarwień. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotecton. Suplement diety dostępny w aptekach Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour należy dać super rabat. Niech na wszystkie baseny będzie 20% rabat w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak ma być od piątku 7 lipca do niedzieli 9 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour to wszystko dla ciebie. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Takiej zabawy jeszcze nie było. 40 gwiazd polskiej muzyki i goście z zagranicy w 20 miejscowościach. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. W niedzielę będziemy w Siemiatyczach, gdzie wystąpią iluzjonista Maciej Pol, Szafa Gra, Mateusz Mijał, Michał Szmak i Maryla Rodowicz. Tereny rekreacyjne przy amfiteatrze nad Zalewem przy ulicy Grodzieńskiej. Zaczynamy o 16. Wstęp wolny. Będziesz bawić się doskonale, a twoja miejscowość zatańczy w letnim rytmie. Więcej informacji na latozradiem.pl. Partnerem strategicznym trasy Lato z Radiem jest Lotto, właściciel marki Zdrabki. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do bezilaty 250 mg. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Lato w mieście. Żadnych korków. Piknik.
Parki w parkach, koncerty pod chmurką, kolacje na balkonie, opalanie na dachu i letnie okazje w salonach Opla. Tylko w lipcu Opel Corsa już za 38 800 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 7.30, czas na informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. To rodzina, a nie rząd i biurokracja powinny być w centrum naszego życia, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas wystąpienia na Placu Krasińskich w Warszawie. Amerykański prezydent podkreślił również szczególną wagę ludzkiego życia dla naszej cywilizacji. Przede wszystkim doceniamy godność każdego życia ludzkiego, chronimy prawa każdej osoby i dzielimy nadzieję każdego, kto żyje w wolności. To mówi o tym, kim jesteśmy. Są to bezcenne więzy, które łączą nas ze sobą jako narody, sojuszników i jako cywilizacja. Prezydent USA dodał, że jeżeli poniesiemy porażkę i utracimy te wartości, to już nigdy ich nie odzyskamy. Wizyta Donalda Trumpa w Polsce trwała zaledwie kilkanaście godzin. W tym czasie amerykański przywódca spotkał się między innymi z prezydentem Andrzejem Dudą i wziął udział w pierwszej sesji szczytu państw Trójmorza. Nie zabrakło też mniej formalnych akcentów. W związku z wizytą przywódcy Stanów Zjednoczonych na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie odbył się polsko-amerykański piknik wojskowy. Odwiedzający mogli podziwiać między innymi czołgi i transportery oraz wyposażenie jednostek specjalnych i żandarmerii. Na miejscu była nasza reporterka Olga Bobienko. Generał Brygady Głą melduje wojskową asystę honorową w gotowości do uroczystego rozpoczęcia pikniku. Zawsze blisko, razem bezpieczni. A nad koroną Stadionu Narodowego pojawią się wielozadaniowe F-16 Jastrząb. Piknik jest wspaniałą okazją do poznania żołnierzy amerykańskich, którzy służą w Polsce. Rzecznik ministra obrony narodowej, major Anna Pędziół-Wójtowicz. Każde stanowisko przygotowała inna jednostka wojskowa. Do każdego można podejść i zobaczyć, jak na co dzień wygląda to życie żołnierskie. Służyłem w czołgach, to troszkę się interesuję tymi sprawami. Takiego sprzętu, jak jest dziś, to nie było za moich czasów. Takimi wojskowymi rzeczami to zafascynowany jestem. Podobno tutaj, jak się poczeka chwilę, to można postrzelać. Jak ci się podoba tutaj? Co ciekawego widziałeś? Chodziłem na czołg, patrzyłem z góry i fajnie wszystko widać. Chciałbym mieć takim czołgiem. Dzieciaki są zachwycone. Co im się najbardziej tutaj podoba? Starszych do każdego czołgu wchodzi, a młodszy za nim. Kompania, baczność! Polsko-amerykański piknik wojskowy zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Dziś spodziewana jest decyzja agencji Fitch w sprawie ratingu Polski. To informacja dla zagranicznych inwestorów na temat wiarygodności kredytowej. Dzięki niej osoby, które chcą zainwestować swój kapitał, mogą ocenić, czy i na jaki procent pożyczyć swoje pieniądze ocenianemu krajowi. Ocena pokazuje też ryzyko bankructwa danej gospodarki. Po raz ostatni agencja ratingowa Fitch oceniała polską gospodarkę w styczniu tego roku. Wówczas przyznała Polsce ocenę A- z perspektywą stabilną. Oznacza to, że polski dług jest dla zagranicznych inwestorów relatywnie bezpieczny. Spot ostrzegający przed zagrożeniami na drodze to efekt współpracy policji i uczestników festiwalu filmowego Kameralne Lato w Radomiu. Impreza odbywa się po raz 10 od 5 lat. Jej współorganizatorem są służby mundurowe. Tematem projektu jest zjawisko smart zombie, czyli nieodpowiedzialne używanie telefonów komórkowych przez pieszych, rowerzystów i kierowców. Ci, którzy biorą udział w przedsięwzięciu, są zgodni. Film to znakomite narzędzie pozwalające wzmocnić prewencyjny przekaz. Widzimy z perspektywy telefonu, jak się przewraca. Kręcimy kamerką z telefonu. Kasia Klimkiewicz, jestem reżyserem. Chodzi o ostrzeżenie młodych ludzi, jak bardzo niebezpieczne jest korzystanie ze smartfonów podczas poruszania się na drodze. Młodszy inspektor Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. 90 sekund spędzone na oglądnięcie takiego filmu pozwoli nam później wyciągnąć fajne wnioski już w bezpośredniej rozmowie z uczestnikami spotkania. Powstaje po prostu interakcja. Dziękuję. Po ujęciu. My się uczymy filmować, oni mają dodatkowe spoty, to mi się podoba. Premierę policyjnego spotu, który powstaje w ramach Kameralnego Lata, zaplanowano na sobotę. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 24 pytania. Rozmowa poranka. A my witamy pana posła Borysa Budkę, Platforma Obywatelska, był minister sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To nie
był dla was wczoraj dobry dzień. Ten Donald Trump przyjechał i mówił wszystko, co chciało usłyszeć, co chciało usłyszeć Prawo i Sprawiedliwość. A przede wszystkim mam nadzieję, że to okaże się, że było dobre dla Polski. Poczekajmy, zobaczymy, czy będą konkrety tej wizyty. Ja zawsze cieszę się, kiedy o Polsce dobrze się mówi. Bez względu na to, kto rządzi, kto będzie rządził. Ważne jest, naprawdę? By ze Stanami mieć dobre relacje. Ja nie usłyszałem niczego w tych wypowiedziach, co byłoby zaskakujące. Bardzo dobre z punktu widzenia przygotowania historycznego wystąpienie prezydenta Trumpa. Widać, że ci słynni ghostwriterzy to stoją na najwyższym możliwym poziomie, dlatego że z detalami mówił o sprawach ważnych dla Polski. Myślę, to punktowanie tych ważnych wydarzeń, tego trudnego okresu II wojny światowej, tego w jakiej sytuacji znajdowaliśmy się przed i po. No ta słynna już wypowiedź, która mówiła, że Trump można stracić swoje terytorium, ale nie Polsce, stracić ducha. Przecież jest wiele punktów, które Platformę Obywatelską łączą z PiS-em patriotycznym. Ale oczywiście, myślę, że każdego Polaka, bez względu na to, czy nosi wytatuowany znak Polski Walczącej, czy też potrafi cieszyć się flagą Unii Europejskiej, łączy jedno, miłość do ojczyzny. Natomiast w kategoriach politycznych ta wizyta dopiero może mieć swoje pokłosie za kilkanaście miesięcy, bo przypomnę, że to są bardzo długie procesy. Nie usłyszeliśmy żadnych konkretów w takim znaczeniu, no nie wiem, złożę inicjatywę do kongresu, ażeby znieść wizy dla Polaków, czy też gwarantuję, że wojska amerykańskie będą tu tak długo, jak to będzie potrzebne, czy będziemy zwiększać tą współpracę. Ale artykule 5 traktatu waszyńskiego wspomniał. Oczywiście był artykuł 5. Jeden ze wszystkich. Dobrze, że to padło. Wcześniej na konferencji prezydent Trump mówił, że nie było konkretów, jeśli chodzi o wojska amerykańskie. Natomiast osoby, które przyszły bądź zostały zwiezione w tamto miejsce, na pewno usłyszały to, co znaczna część Polaków bardzo lubi, czyli odwołanie do naszej historii, do trudnej historii. Nie było przyszłości, jakiejś wizji przyszłości. Ale bardzo pozytywnie mnie pan zaskakuje, bardzo pozytywnie, panie ministrze, bo ja myślałem, że może pan albo część obywatelskiej będzie powielała taką retorykę Gazety Wyborczej dziś na pierwszej stronie, czy tam było, minęło, co nam zostało po Trumpie i Bartosz Wieliński. Amerykański prezydent przyjechał do Warszawy głównie po to, żeby telewizje mogły zarejestrować zwieziony przez PiS autokarami tłum skandujący jego nazwisko. Takiej widowni nie będzie miał w żadnej innej stolicy Europy. I to jest napisane w ten sposób, żeby umniejszyć rangę tego wydarzenia. Ja zgadzam się z tą uwagą pana redaktora Wilińskiego, jeśli chodzi o obrazek, który Trump potrzebował do siebie, nie do Stanów, bo ale Polacy zawsze patrzyć po Amerykę, po Trumpa, czy od innego prezydenta. Oczywiście, dlatego tak bardzo prezydenci amerykańscy lubią tu przyjeżdżać. To nie jest tak. Ameryka kocha Polskę. Kocha tak trochę wybiórczo, bo przypomnę ciągle te wizy jakoś obojętnie, kto by nie rządził w Polsce, to problem wizy zawsze pozostanie. Pan redaktor o tym wie, ja o tym wiem. Natomiast ja zwracam uwagę, że zawsze polityka zagraniczna każdego kraju jednak jest również robiona na użytek wewnętrzny. To tak jak wysyłamy pana ministra Waszczykowskiego gdzieś za granicę, ja mam wrażenie, że wszystko, co mówi tak, jakby miał słyszeć prezes Kaczyński na Nowogrodzkiej. Dla prezydenta Trumpa trzymają jedną linię, to dobrze. Było bardzo istotne, żeby jednak mógł pokazać, że tu w Europie, bo dla Amerykanów umówmy się, ale czy on jedzie do Polski, Czech, Słowenii, Słowacji, na Węgry, to jednak to jest gdzieś tam w Europie. Ważny jest ten obrazek, że prezydent Trump ma sojuszników, że cieszą się ludzie z jego przyjazdu, że będzie inny obrazek jak przy okazji Hamburga, ale Hamburg to nie jest kwestia Donalda Trumpa. Hamburg to jest kwestia globalizacji, kwestia G20, kwestia tego, że zawsze znajdą się osoby, które przy tych okazjach protestują w taki niezbyt miły sposób. Antyglobaliści, gdzieś tam organizacje skrajnie lewicowe, prawicowe. To wiemy, jak to wygląda. A natomiast w Polsce było radosne święto. Przepraszam za swoje określenie, jak w Hamburgu, w Polsce nie widzieliśmy. Ta dzicz niestety się pojawiła na przykład w momencie, kiedy na to wydarzenie wchodzili posłowie opozycyjni, no bo skandowanie
Hasłek złodzieje, czy Bolek pod adresem prezydenta Wałęsy, prezydenta, którego przypomnę, Donald Trump wymienił z imienia i nazwiska, dziękując, że może się z nim spotkać. Ja nie chcę wracać do całej otoczki tej wizyty, bo dla mnie najważniejsze jest, żebyśmy my w kontaktach międzynarodowych potrafili w jakiś sposób zachowywać jedność. Natomiast niestety, ale te próby nie zapraszania byłych prezydentów, czy też zaproszenia, które płynęły z ambasady, a nie tak jak przy wizycie na przykład Baracka Obamy z Pałacu Prezydenckiego, no to trochę psuło tą atmosferę. Natomiast nie po słowach, a po czynach poznacie ich. I teraz to jest test dla administracji Trumpa i dla samego Trumpa. Chcą nam sprzedać. Z całą pewnością. Bo zarobią na tym. To wiemy od 2014 roku. To jeszcze minister Siemoniak podpisywał pierwsze dokumenty. No, ale dobrze. To nowa generacja dokumentów. No, ale umowy to jeszcze nie ma. Mamy podpisane memorandum. No wiemy. Natomiast telewizja. A dlaczego się patrzyje, że podpisane memorandum? No, bo memorandum zazwyczaj to jest taki dokument, który jest. Znaczy to nawet nie przyjmuje formy dokumentu, to jest takie coś wstępnego, ale wczoraj z telewizji tej propagandowej dowiedziałem się, że to już tak jakbyśmy umowę podpisali. No jednak ten fake news produkowany w Polsce na użytek wewnętrzny jest bardzo mocny, ale nie chciałbym być złośliwy. Ten dokument jest podpisany. Dla mnie najważniejsze to, co będzie dalej. Bo żyjemy w czasie wyzwań, żyjemy w czasach, kiedy jednak, ale polityka Rosji jest dużym zagrożeniem dla tej części Europy, kiedy kraje bałtyckie drżą, czy nie pojawią się tam zielone ludziki, bądź też nie będzie jakiegoś, nie wiem, rozwiązania ukraińskiego, kiedy jednak na naszych sojuszników w Unii Europejskiej, na których stawiał PiS, nie za bardzo możemy liczyć, patrz, umowa Węgrów podpisana na dostawy rosyjskiego gazu. Albo patrz Niemcy, Nord Stream 2. No niestety jest tak, że Polska musi prowadzić bardzo rozważną politykę zagraniczną i według mnie najważniejsze jest, by mocnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i dla Azji była mocna Unia Europejska. Unia, która jednak rozumie pojęcie i solidarności, ale też pojęcie takiej dobrej współpracy. Mam nadzieję, że Trump nie zdecyduje się na to, o czym mówił w kampanii wyborczej, bo na razie tego nie sygnalizuje, ale jednak na osłabianie Unii Europejskiej. Bo przypomnę, że był wielkim zwolennikiem Brexitu. Jak Brexit a może skończyć się? A ja panu powiem, panie ministrze, że Donald Trump powiedział coś takiego. Zachód musi bronić swojej cywilizacji i swoich wartości, a Polska jest tutaj wzorem do naśladowania. I ja sobie te słowa odczytałem następująco. Polska jest wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o politykę emigracyjną na przykład i wpuszczenie 2 milionów emigrantów do Europy w ciągu kilku miesięcy. To jest fakt, który może zagrozić cywilizacji i wartościom cywilizacji europejskiej. Cywilizacja, wartości to przede wszystkim ludzie i dopóki ludzie w Europie będą te wartości wyznawać, ja nie boję się o to, że ta cywilizacja Zachodu może w jakiś sposób ulec zachwianiu. Natomiast cywilizacja Zachodu to również tolerancja, również pomoc osobom potrzebującym, ale zgadzam się z panem redaktorem, że nie można stawiać znaku równości. Niestety bardzo często Bóg staje się taką wymówką dla osób, które nie chcą pomagać innym, jak i dla tych, dla których Bóg staje się wymówką do wojen religii. Więc ja bym Boga w politykę nie mieszał, bo Pan Bóg od początku stworzenia świata daje sobie z polityków i ci politycy Panu Bogu nie są potrzebni. Trump mówi, że właściwie bez Boga nie ma polityki, nie ma wielkich wartości. No, ja nie chciałbym absolutnie w jakiś sposób tutaj atakować dziennika. Państwo nie wszyscy widzą czołówkę naszego dziennika. Chcemy Boga, ci, którzy oglądają nasz internetowy przekaz. To tak trochę chcemy Boga. Jest, że akurat symbolem konserwatyzmu i tych wartości staje się facet, który, umówmy się, ale o ile się nie mylę, ma trzecią piękną żonę. I te wartości, i
te wartości w jego życiu, o których mówi, no, zawsze były na tym miejscu, na którym powinny być. Więc ja chciałbym spuścić... Ja Pan Bóg będzie cieszył się najbardziej. To ja mam nadzieję, że tych naszych po tej prawej stronie wreszcie zostaną nawróceni i będą mogli w pełni realizować naukę społeczną Kościoła, nie tylko wybiórczo z niej czerpać, jak to się niestety po tej prawej stronie polskiej sceny politycznej coraz częściej zdarza. Ale wracając do tej kwestii tego wystąpienia Donalda Trumpa, ja raz jeszcze powiem, nie po słowach, a po czynach. Zobaczymy, czy będzie rzeczywiście zwrot w tej polityce, w polityce Stanów Zjednoczonych. Bo przypomnę, że prezydent Trump bardzo mocno w tej chwili angażuje się w sprawy, które od Polski i Europy są dosyć daleko, ale które też mają wpływ na bezpieczeństwo świata, bo przypomnę, że przecież prezent, w cudzysłowie prezent od Korei Północnej, reżimu totalitarnego, który chce być może nawet zaatakować kiedyś Stany Zjednoczone, prezent w postaci rakiety, która może dosięgnąć, zdaniem ekspertów, terytorium Stanów Zjednoczonych, jasno miał pokazać, że Trump powinien i administracja Stanów powinna skupić się na polityce również azjatyckiej, na kwestiach obronności. To jest temat, bo muszę Pana zapytać o to, co działo się w Stalingradzie, a Pan był jednym z głównych aktorów na tej scenie. Chciał Pan odwołać ministra Błaszczaka. No i po co to? No mało Pan tego, minister Błaszczak, mówiąc tak obrazowo, dał plamę, jeśli chodzi o sprawę Jura Stachowiaka. Pan minister Błaszczak do tej pory nie wyjaśnił sprawy opony prezydenckiej i słynnego już wybuchu. Pan Mariusz Błaszczak w sposób zupełnie nieodpowiedzialny bardzo często podgrzewa atmosferę nienawiści na polskich ulicach. Policja z jednej strony angażowana jest w partyjne, pisowskie imprezy, które nazywane są imprezami religijnymi, a z drugiej strony nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa pokojowo manifestującym ludziom. Ale ja przede wszystkim, którzy w Rosji pokojowo manifestowali, każdy mógł widzieć radom, każdy mógł widzieć radom i to, co działo się, w jaki sposób rozjuszeni pseudopatrioci atakowali pokojowych demonstrantów. Musi kończyć. Ostatnie zdanie. Mariusz Błaszczak odpowiada za to, że przez rok nie wyjaśniono sprawy Jura Stachowiaka. To jest kompromitujące i to jest bardzo, bardzo dziękuję. Nie udało się tym razem odwołać ministra Błaszczaka. Polacy odwołają ministra Błaszczaka. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Król Karol królowej Karolinie kupił. Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile i co brzmi, czy nie protesty przed szczytem G20. Protesty wczoraj i dziś. I mówią, gdzie tu uszydło dyplomacja jest, a szydło schowała się w kąt. Gdy Trump dobrze mówi o Polsce, to Żydzi podkopują. I mówią, gdzie tu uszydło dyplomacja jest, a co ma szydło wspólnego z tym? Gdy Trump dobrze mówi o Polsce, najważniejsi się spotykają, w ogóle grupa G20 reprezentuje 2/3 populacji świata, tak się zabawia statystyka, 3/4 międzynarodowego handlu i 4/5 globalnego PKB, czyli prawie wszystko. I podobno na 3 lata wyznacza kierunki rozwoju całego świata. No, w każdym razie warto w grupie G20 się znajdować. No i dzisiaj to spotkanie w Hamburgu w tym roku odbywające się w szczególnych warunkach i które jest szczególnym wyzwaniem, tak powiedziała wczoraj o tym
o tym, o tym szczycie kanclerz Niemiec Angela Merkel. No wystarczy tylko spojrzeć na agendę zaproszonych. To są postacie, które to są najważniejsi światowi przywódcy, a także przywódcy, którzy wzbudzają na świecie kontrowersje. No bo jak już spotykają się w jednym miejscu Donald Trump, Władimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan, czyli przywódcy Stanów Zjednoczonych, Rosji i Turcji, którzy mają... Gdy Trump dobrze mówi o Polsce, to Żydzi tu wciąż się wściekają i mówią odnośnie Szydem. Gdzie tu dyplomacja? Każde szydło ma z tym wspólnego i ciągle na inny temat. One ciebie odciągają. Gdy to kłamią, to kaszą, twierdzą, źle twierdzą. To się prawdopodobnie nie uda. To jest też ta linia zdjęcia pomiędzy Niemcami a Turcją. Zresztą wczoraj już doszło do spotkania Angeli Merkel z Recepem Tayyipem Erdoğanem. No ale przede wszystkim chyba wszyscy czekają dzisiaj na spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina. To jest zresztą też informacja numer jeden. Jak się wejdzie na stronę BBC, jest takie duże zdjęcie, dwie twarze, dwie duże twarze z bardzo posępnymi minami. Vladimir Putin i Donald Trump.